Słuchajcie, z tej strony iPatek i dzisiaj będzie dosyć taki bardziej pogadankowy odcinek, ponieważ chciałem zdążyć się z pewną pracą, na którą już dosyć długo pracuję, żeby zrobić dzisiaj o niej jakiś większy odcinek, ale niestety no nie wyrobiłem się na dzisiaj z nią, bo troszkę długo mi czasu zajmuje dopracowanie niektórych, tak to nazwę, szczegółów. No i po prostu nie udało mi się niestety na dzisiaj z tym wyrobić. Przepraszam was za to najbardziej, ale dzisiaj chciałbym zrobić taki odcinek bardziej pogadankowy. W tle widzicie teraz takie dosyć starsze prace, mogę powiedzieć. Je robiłem już chyba gdzieś nawet albo na początku tego roku, albo nawet jeszcze w tamtym gdzieś. Nie, gdzieś to początek tego roku chyba był. Takie dosyć stare już, no, rysunki. Nie, czekajcie, Rivata. Bo to, co teraz widzicie, to jest najprawdopodobniej starsza wersja Rivaty. Jo, chyba rysowałem w listopadzie albo grudniu. A później ruiny zamku Feniks, które zobaczycie też zaraz, rysowałem gdzieś chyba w styczniu. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Ale o tym chciałem, nie o tym chciałem, znaczy mniej więcej o tym chciałem dzisiaj pokazać, bo chciałem powiedzieć mniej więcej o tym, co bym chciał dalej robić z Bizantrów, w sensie z moim światem fantazy. Więc tak, jak pewnie zauważyliście, takie typowe odcinki informacyjne o Bizantrów były, no, mogę śmiało się do tego przyznać, nudne strasznie, bo w sumie jedyne co w nich było, to gadałem, w tle leciał jakiś speedart, później gadałem o tym, jak co i jak wygląda, pokazując jakieś, nie wiem, koncepty małe i tyle, no i to w sumie tyle. Tak wyglądały te odcinki i były one stosunkowo dosyć nudne. Dlatego chciałem zrobić coś takiego, że odcinki stricte o świecie fantazy, czyli o Bizantrów, chciałbym wrzucać tak, no, co 3-4 tygodnie, tak wiecie, raz w miesiącu, jakoś to jeszcze fajnie nazywając, żeby to było takie, wiecie, podsumowanie, jakieś, nie wiem, nowinki po prostu ze świata Bizantrów, co i jak tam wygląda i przede wszystkim zmontować to w jakiś dosyć ciekawszy sposób, żeby to się lepiej oglądało, nie wiem, może prowadzić jakieś animowane wykresy lub coś, jak próbuję, jak to by wyglądało, jak będzie jakoś spoko wyglądać, wstawię to do odcinka, jak nie, to wymyślę coś innego, ale mam już pewien pomysł, jakby to rozegrać, więc myślę, że to też by jak najbardziej było spoko. I na pewno takim teraz, że tak powiem, taką metodą będę to dalej robić. W sensie, no, takim systemem, co raz w miesiącu, żeby robić jakieś właśnie te odcinki, takie stricte, gdzie będę dawał informacje o Bizantrów, a w międzyczasie, w tym raz w tygodniu, we wtorki po prostu, będę robił jakieś te, wiadomo, inne, na pewno jakieś też koncepty, będę rysować jakieś koncepty do Bizantrów, jakieś ilustracje, coś tam dalej opowiadać o rysowaniu, jak to robię i tak dalej, to na spokojnie wszystko też będzie, ale raz w miesiącu też będę się starać robić właśnie tak regularnie odcinek o Bizantrów, co nowego w nim, co i jak funkcjonuje, żeby wiecie, też zebrać jakąś większą kupę materiału i o tym materiale zrobić po prostu odcinek. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię, że nie poplątałem się w niczym. A teraz jeszcze szybko druga sprawa. Jak wiecie, od dosyć dłuższego czasu mam swój własny serwer Discord, na który was oczywiście serdecznie zapraszam, jeżeli was tam jeszcze nie ma. No i od jakiegoś czasu wstawiam tam po prostu jakieś, wiecie, wszystkie, praktycznie całe info, które mogę na razie, które może ujrzeć światło dzienne. Ciekawostki, koncepty, wszystko o Bizantrów wstawiam na ten serwer Discord, na poszczególne kanały. I tam to wszystko jest. No i tylko w tym problem właśnie, że nie wiem, czy ktoś to z was czyta, nie wiem, czy jakieś osoby to przeglądają. Dlatego tutaj mam do was takie dosyć z pozoru proste, może jednak trudniejsze pytanie. Co byście zmienili w tym, w sposobie prezentacji tych wszystkich ciekawostek, konceptów, opowieści, co aktualnie jest na Discordzie? Jakbyście chcieli to zmienić, żeby to było ciekawsze, żeby łatwiej się to oglądało, łatwiej czytało, wiecie chyba, o czym mówię, żeby to po prostu było ciekawsze. Wasze propozycje piszcie w komentarzu na Discordzie, gdzie wam jest oczywiście lepiej. Po prostu żeby, bo chciałem to robić jakoś, chciałem to prowadzić w jakiś ciekawszy sposób, żeby to wam najbardziej odpowiadało, prawda? Żebyście to wy właśnie widzieli przede wszystkim, jak to się rozwija, ten... Żebyście to wy przede wszystkim widzieli, jak rozwija się ten świat fantazy, jak to wszystko w nim funkcjonuje i tak dalej. Tylko czekam na wasze propozycje. No i co? To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Co do nowych serii, bo chciałem też właśnie zaznaczyć nowe serie, no to na pewno nową serią będzie po prostu ta seria o Bizantrów, o której wam na początku opowiadałem. Jakoś ją ciekawiej nazwę, zrobię może jakieś osobne intro do niej, żeby wiecie, żeby to było jakoś ciekawsze, żeby to się dało oglądać, a nie tak, że... żeby nie było to coś w stylu takim. Świata. W nocy pojawia się satelita podobna do Księżyca, ale czasami pojawia się też tajemniczy wir albo portal. No, skończył już? Dobra. No, mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Będę się to starał robić w jakiś ciekawszy dosyć sposób. I mam też pomysł na drugą serię, w której to wy
byście po prostu dawali, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, propozycje, żebyście wydawali propozycje do postaci, które mają się pojawić w świecie Bizantrów. Najczęściej będą to prawdopodobnie postacie poboczne, lub może nawet niektóre główne. Chciałbym, żebyście wy mi też jakoś pomogli tworzyć, żeby to były też wasze pomysły, jakieś propozycje. Dlatego o tym też będą osobne materiały. O wszystkim ogłoszę, jak będzie, jak przygotuję sobie, jakby to mniej więcej miało zostać rozegrane. O wszystkim po prostu powiadomię na Discordzie, dlatego jeszcze bardziej was tam serdecznie zapraszam. I trzecią serią, którą chciałem też wprowadzić, ale to jest w ogóle oddalony jeszcze pomysł. Będzie to typowa seria quizowo-pogadankowa z innymi osobami, które rysują i z innymi osobami, które po prostu coś tworzą na YouTubie. Ale to w ogóle jest oddalony pomysł, to nie wiadomo, czy to jeszcze się uda, czy to się uda, ale zobaczymy, co by z tym było. No to co, na razie to tyle. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo, ale to bardzo za wysłuchanie mnie. Jak jeszcze speedart jakiś jest, to zapraszam do oglądania. No i co? Siemaneczko! Miłego dnia. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Pa, pa.